Siemanko, jestem Lucek, a to jest Driver San Francisco. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Uuuuj! Gram sobie na kierownicy, ale tutaj wyjątkowo będę pokazywał moją twarz, wiecie? To jest naprawdę mega zajebiste bawienie się na kierownicy w tej grze. Przede wszystkim drifty. Znaczy, chciałem nawet dzisiaj pograć na padzie, ale tak sobie myślę, kurde, to driftowanie to jest coś naprawdę zajebiaszczego. Może jeszcze nie gram na kierownicy tak, jakbym tego chciał, wiecie. Nie poświęcam na to aż tak dużo czasu, jakbym mógł. Znaczy, jak powinienem, żeby jeździć dobrze. Ale niestety nie mogę. Ale idzie mi coraz lepiej. Naprawdę. Przynajmniej bardzo się staram. Yeah, nitro. No ale co, ja mam tutaj robić wyzwania przecież, tak? Zobaczmy, co my tu mamy. Nie wiem, ile mam tych punktów woli. Zaraz sobie zobaczymy na przykład to wyzwanie. Zobaczmy. Nie. Moment, ja wezmę sobie najpierw samochód. Zrobimy tak, wejdziemy sobie do garażu, wybierzemy samochód. Chodzi mi o Chevroleta. Myk. Chevroleta ZR1. Yeah! Oczywiście mam ten samochód, kupiłem go jakiś czas temu, ale ten wóz naprawdę kapitalnie driftuje. Ja jestem ciekawy, jak będzie mi się nim driftowało w jednym miejscu. Okej. I teraz tak. Tu w ogóle nie ma ruchu ulicznego. I można się fajnie bawić. Tylko trzeba dobrze te samochody opanować, naprawdę. Ach! Lipa, za wolno chyba jechałem albo coś. A tu się da naprawdę takim długaśnym driftem pojechać. O Boże, przester. Yeah. Dobra. No tak, zapomniałem jeszcze o tym sztucznym nitro. Okej, i zobaczmy. Hell yeah! Od razu lepiej. Wow! Pięknie! Trochę tak nierówno, ale zdecydowanie lepiej niż ZR1. Wow! Ure, trochę za bardzo odbija, co? A co my tu mamy? Nieźle. Aha, tu jest wjazd na autostradę. No to wracamy. I jeszcze ostatni raz się tu przejedziemy. Ach. Może ja właśnie, jak chcę odwrócić, to powinienem chyba mniej gazu dodawać. Wtedy... O! Kurde! Jeszcze raz, spokojnie. O tak! Yeah! Pięknie! Raz się udało! Jeszcze raz chcę. A momencik, tutaj. A to zaraz tam pojadę, dobra. Okej, i teraz. Teraz, moi drodzy, się uda. No, jest! Udało się jakoś wydostać z tego przesteru, ale było ciężko. Zauważyłem, że ja za późno reaguję, wiecie? Ja powinienem dużo wcześniej kontrować, przez co samochód właśnie tak nierówno się zachowuje na tym drifcie. Muszę to jakoś przezwyciężyć w sobie. Tutaj nawet jak się jedzie, to nie jest Need for Speed, i tutaj nawet jak się jedzie, wiecie, samochodem, powiedzmy do przodu i tak bokiem, jak teraz się ślizgałem, to można jechać do tyłu, w sensie wcisnąć wsteczny i samochód będzie mieli do tyłu. Okej, co tu mamy? To tu też jest jakiś fragment do driftu. Wow! Kurde, ale ta korweta mieli, co? Dobra, i teraz zobaczymy, jak mi się uda to w ruchu ulicznym. To już chyba nie będzie nic przyjemnego. Powiedzmy tu. Yeah! No tak sobie.
kurde, ale rzuca. Dobra. Teraz. No dobra, to był taki ręczny. Taki bardzo ręczny, nie drifta. A tu mamy coś ciekawego. A, spadaj taksówkarz. Dobra, musimy zrobić beczkę. Yeah, 360. Daj. Zobaczmy. Wow, trochę za mocno. Tu było coś ukryte. Ciekawe. O, co się blokowałem od razu. Zaraz zobaczymy. O, to jest jakiś wyścig. Czemu nie? Zróbmy sobie. Zresztą i tak miałem zrobić jakieś wyzwanie. Ciekawe. No chodź, myszka. Jakimiś starymi samochodami będziemy się ścigać, no bo odblokowałem wyzwanie za zbieranie tych punktów. Tych takich kamerek, wiecie. No kurde, ciągle mi celuje. Tu, gdzie nie trzeba. A ja czemu tu nie mogę przybliżyć? No, można grać już, okej. No zobaczmy. Cel 3 minuty. Roztop asfalt podczas tej próby czasowej. Okej, okay. A czym będziemy jechać? Co to jest? Le Mans? Tak, Pontiac Le Mans. No dobra. Kończ tę trasę wskazaną przez kontrolę. Okej. Yeah. Wow, tym się w ogóle nie skręca. Ale tym się fajnie driftuje! Ale dziwnie, naprawdę. Przed chwilą jechałem samochodem. Dużo bardziej zaawansowanym. O, nie mogę tu używać tych przyspieszeń całych. Ale jechałem właśnie tym samochodem dużo bardziej zaawansowanym technologicznie. No i tego opanować jest ciężko. Dużo ciężej, a widzieliście, że Corvette'om też mi szło nie najlepiej. I zastanawiam się właśnie, czy od przyszłego odcinka nie przerzucić się na pada, ale... Zabawa z kierownicą jest naprawdę przednia, tylko właśnie trzeba troszeczkę wprawy. No, jak ze wszystkim, prawda? Ale nie jest to za szybki samochód. No i tak szybki jak ta muscle cara. No i w sumie... I tak szybszy niż mój Maserati. U mojego Maseratiego dużo rzeczy jest szybszych. Ja lubię się śmiać z tego mojego samochodu. No nie dlatego, że go nie lubię, a bardzo lubię ten samochód, naprawdę. Dużo miłych i też, no niestety, tych mniej miłych chwil kojarzy mi się z tym samochodem. I bardzo go lubię. Sami wiecie, jak to jest. Osoby, które mają jakieś swoje auto, że po jakimś czasie, nieważne czy masz Opla, BMW czy Forda, po jakimś czasie tak zżywasz się z tym kawałkiem blachy, że no możesz mówić o tym same ciepłe słowa właściwie. Będę musiał na dniach pojechać do mechanika, żeby mi sprawdził, czy wszystko w nim gra. Wiecie, takie okresowe badania. Ja nie mówię tutaj o sprawdzaniu na diagnostyce, tylko czy na przykład w skrzyni jest... Rowery! Tylko czy w skrzyni jest wystarczająca ilość oleju, czy w silniku jest... No, w silniku to sam sobie mogę sprawdzić i te płyny wszystkie. Ale czy w zawieszeniu jest ok, czy paski są naciągnięte, ostatnio mi coś tam skrzypi. Rowery, kurde, znowu! We wszystkich grach wyścigowych są rowery. Ja mówię wam, twórcy gier wyścigowych to są pasjonaci rowerowi. Autentycznie. Jest! Zdobyłem 10 tysięcy, niedużo, ale... O, już mam prawie 200 tysięcy tych Willpower Points. To mi się na pewno przyda, żeby kupować oczywiście nowe samochody. Ciągle mam tego Dodge'a Challengera do kupienia. A, dobra, mówicie mi, żebym go kupił, nie ma problemu. On jest za zero tej gotówki tutaj w grze. Nie lubię tej nazwy Willpower Points, taka dziwna. Dodge. Proszę bardzo, za jeden. O, nie wiem, czy mi starczy tyle kasy. Yes, wybieramy go. Ale jeszcze zobaczę, jakie tu inne Dodge są. Dodge. Neon. Ojej, można taksówkarza mieć. Jakie? Karawana. O, biorę go. Yeah. Dodge Charger
RD. Absolutny wypierd. Mówicie, że on grał na kamerze. No i tak się tu zmieniało kamerę. Cholera. O, okej. Okay. Tak jak w The Crew. Na tej kamerze właśnie, żeby lepiej opanować wóz. Coś w tym jest, no. Może uda mi się po prostu wcześniej kontrolować. Wow. Ile ja jadę? 140? Okej, okay. I spróbujemy tutaj. Uwaga. Yeah! Okej, okay. I tutaj. No nie wchodzi w ten zakręt tak dobrze, jest dosyć przyczepny, wiecie, jak na Chargera, to dziwne. I robimy wyskok. Yeah! Wow! O, no dobra, trochę źle wybrałem kierunek. Chciałem wbić w tą ścieżkę tamtą, boczną taką, ale nie pykło. Jak ja lubię naprawdę jeździć w tej grze, wiecie. Pisaliście mi też o tym, abym na multi coś tutaj pograł, ale ja nie wiem, czy ten multi działa. Poza tym jeszcze chcę się pobawić trochę z tymi wyzwaniami wszystkimi, no i posprawdzać różne samochody. Jak widzicie, nawet takie, które kosztują mało tej kasy, dodają dużo frajdy. Jej, spadaj Audi. Wow! Yeah! No dobra, jakieś wyzwanko, macie rację, trzeba coś zrobić. To tego nie dotykamy nawet. To jest to głupie filmowe, którego nie wiem jak. Nawet nie wiem, jak ma się za to zabrać. Dodge Monarco. Monaco, chciałem powiedzieć Monaro, nie wiem czemu. Ale chyba robiliśmy już to zadanie, a przynajmniej próbowałem to przejść. No nic, spróbujemy jeszcze raz. Mam nadzieję, że tym razem pójdzie lepiej. Czym ja jadę? Aha. Dodgem! No to nie będzie łatwe zadanie. No to nie będzie łatwe zadanie, dobra. O, o! Okej. Okej. I... wszędzie driftem wchodzimy, a jak? Ten robi takie bardziej power slide, zauważyliście? On tak nie mieli kapcia. Traci moc dużo, bardzo na drifcie. Nie to co Dodge Charger w The Crew, co? A jest bardziej hardkorowo pod tym względem. Rowery rozwaliłem, no cholera. A zdecydowanie bardziej go... Znaczy lepiej jest go opanować przy driftowaniu. Właśnie chyba dlatego, że mam mniej mocy. I może powinienem nauczyć się, znaczy uczyć się przy pomocy takich słabszych samochodów driftowania w tej grze. Co wy na to? Tak myślę, że to nie byłby głupi pomysł. Okej, tu miałem skrót, ale już trudno. Te stare samochody, co nie? Każdy zakręt to jest drift. Przynajmniej w tej grze jest tak to zrobione. I dobrze, daje to dużo frajdy. Oj, dziękuję. Podparłem się na kimś, całkiem nieźle. I teraz tu. Wow, o. Yeah! I mamy metę. Ej, naprawdę idzie całkiem dobrze. Zobaczcie, że jeszcze mam trochę tych punktów. Tak jest! I na koniec takie fajne kombo driftowe. Uda mi się. Jest! Fajnie. 1950, to nie jest dużo, ale ukończyłem sobie kolejne wyzwanie i to się liczy. To się liczy. Monaco. Nie podoba mi się ten samochód. Widziałem jego miniaturkę w karcie ukończonego wyzwania i nie było to zbyt ładne. Tu mamy kolejne. Chevrolet Corvette. Chyba już to robiłem. Momentos, ja chyba nie chcę robić tego Dodge'em. Bo tu trzeba jechać szybko, tutaj... A może to nie to? Zaraz zobaczymy. Ha, to może będzie dobre. Driftuj, skacz, wyprzedzaj, gwałć, zabijaj. Yeah. To uwielbiam. No pokaż co potrafisz, Dodge. Hell yeah.
Wyprzedzanie i teraz tu. Wow! O-o! Musiałem uciec jakoś, bo tam się nagle zablokowali. Dobra. O-o-je! Zajebioza. Tak, tu się mogę nawet zderzać, nawet lepiej. O-o! No to co się cofa? Ja nie widziałem jeszcze, żeby w tej grze to ktokolwiek się cofał. No ale dobra. 30 sekund zostało. Dobra, trzeba trochę powariować. Czy ja to zaliczyłem? To chyba musi się czas skończyć i dopiero wtedy zaliczę. A nie, udało się. Osiągnięto pożądane tętno. 25 tysięcy, zobaczcie jaka różnica. A wcale, a ta ikonka była bardzo malutka na tej mapie. Ło, wow. Ej! Widziałem ten samochód w rzeczywistości, obejrzyjcie sobie moje wideo na zlocie tam w Gryfinie, naprawdę. W Gryfinie albo w Chojnie chyba też. Bardzo fajny samochód, naprawdę. Dobra, chodźmy sobie zrobić następne zadanko. Tu coś jest. I to jest chyba to, czego nie cierpię. Zaraz zobaczymy. Ford Mustang Mach 1. No dobra, spróbuję Dodge'em. A na razie poszło dobrze, ale jeśli to będzie wyścig i ten, o którym myślę, bo gdzieś to było w tym obszarze, ja wiem. Ale to chyba nie to. O, też musimy tutaj szaleć? Nie, tu musimy przejechać trasę. No dobra, to chyba nie będzie trudne zadanie. Jeee! O. Przepraszam. Dziękuję. To zrobimy teraz tak. Skoczymy nad wszystkimi trafikami. Jeee! I driftik. Dalej. To nie zmieścił się. Kurde, w normalnym życiu to by mnie zgniotło tak, że strefa zgniotu kończyłaby się za lewymi drzwiami dopiero. Czyli po prostu by mnie przecięło w pół. No ale to jest driver San Francisco. Okej. Hell yeah! Dalej, Lucek, pokaż co potrafisz. Dobra, tu i tu. Takie, to. Dlaczego nigdy nie trafię? O kurde, powinienem tam puścić trochę gazu, żeby złapało przyczepności. I... O, spadaj. Dobrze, dziękuję. Zatrzymał się, jaki uprzejmy. O, tir. Jest! Udało się, ale nie wiem czy przeżyję. Range Rover, spadaj! O! Autobus! Dziękuję. Bardzo uprzejmy autobus. Mało czasu. Mało punktów. Jest! Udało się przetrwać. Wall ride. Tak się nauczyłem w NFS-ach jeździć. Okej. O, fuck. Ura, nie ma czasu na drifty. No time to fun. Trzeba zdobywać kolejne punkty, kolejne checkpointy. Jedź. Oj. Okej. 6000, dobrze. Może się jeszcze uda. Jedź, Lucek. Prosta. Nie mam już nitra. O Boże, nie! Ty się w ogóle nie skręca na piasku tym samochodem! Nie! Jedzie! O nie! Teraz mówimy sportowe auto. Dobra, weźmiemy sportowe auto. Jakie sportowe auto chcecie, żebym wziął? Nie, tego nie weźmiemy. Tego nie. Tego też nie. Absolutnie. A, to, no, to jest dobra propozycja, dobrze proponujecie, no, to nie. Dobra, wybiorę sam w takim razie. Wóz strażacki. Nie, to sobie najlepiej, to sobie odpuścimy. Tu coś mamy sportowego. Chevrolety to same kapcie, nie. nie, na razie nie.
Słyszałem, że DeLorean to jest najgorszy samochód. Znaczy bardzo słaby, ale to o tym jeszcze opowiem. Viper, ACR, mógłbym go sobie kupić, ale skoro mam tak dużo kasy, to może... Wow, tu jakie koksy! Wcale nie takie drogie. Później się pobawimy z ciężarówkami i teraz chcę coś szybkiego. Ford GT. No i czemu się nie przewija? Forda GT nie chcesz kupić? Gra? Kupujemy Forda GT. Dobra, jak coś to Ford GT, co tu jeszcze jest? Kurde, ciężko się zdecydować. W tej grze jest naprawdę dużo samochodów. Lambos. Countach. Wow. Miura. Gallardo. Murcielago mogę kupić. No co Murcielago? Murcielago tak słabo mi się jeździło, z tego co pamiętam. No ale kupię. Co mi tam? Zostanie mi 6000, ale będzie dobrze, mówię wam. Jee! Yeah. To jest Murcielago, to nie są jakieś przelewki. Hell yeah! Dobra, gdzie mam jechać? Tu gdzieś... Dobra, zobaczymy, czy to driftuje w ogóle. Co? Nie, w tej grze wszystko driftuje. Tak jest. Które to było? Tam chyba dalej. Tutaj ten wyścig głupi, już go robiłem. Paskudny był, ale udało mi się go ukończyć jakoś. Yeah. Okej. Okay. Teraz powinno mi pójść. Wow, jakie fajne ujęcie tego Murcielago, co? No dobra. Grzejemy. Oczywiście skok musi być, no bo to jest... Gra zręcznościowo. Tu się zawsze skacze. Myk. Myk. I znowu! Znowu ciężarówka w tym samym miejscu! Wow! Co ja zrobiłem? Jak to zrobiłem? Z drogi, dziękuję. Jak ja to zrobiłem? No nie, tym samochodem jest zdecydowanie lepiej. Nie ma się co dziwić. Jest szybszy. Dużo szybszy, ale... Oh, fuck. Kurde. Okej. No dobra, dobra. Jest, gitara. Dobra. Skaczemy? Skaczemy! Yeah! O! Prosto na inny samochód. Na GT500 bodajże. Jedź, no jedź! No jedź! Oj, może być znowu problem. No dobra, trzeba się skupić w takim razie. O, ja widzę, że Murcielago nie lubi bezdroży, znaczy offroadowych dróg. Offroadowych. Co nisko? Nic nisko. Normalnie. Pod ciężarówką. Nie wiem, jak to zrobiłem, samo mi się tak odbiło. Dobre, dobre. No to, o, no tym razem się nie udało! Cholera, Gallardo, czy ten Murcielago sobie... Cholera, jeszcze gorzej jak dodge? Niemożliwe! I zaraz jeszcze mi się zepsuje. Nie no, jeździ się samochodem. No co się dzieje? Dobra, jakoś jadę. Okej. Jest dobra, 6000, okej, okay, tutaj teraz, tu musi się... Udać jakoś szybko przejechać. Cholera, jeszcze gorzej niż dodżem. Jak to możliwe? Jedź, jedź. Rozwalaj te wszystkie gówna. Nie, nie, nie. Driftu, nie driftu. I samo... Tak, tak, tak. No, już jest lepiej niż dodżem. Już jest lepiej. To już nie to samo. O tak, tu możemy szybko przyspieszać. Dużo szybciej. To nie tu, tu. Okej, okej, okej. Uda się, uda się. Okej. No nie było łatwo, ale się nie poddałem i jakoś dojechałem. To było naprawdę dziwne wyzwanie. Wygrałem, odblokowałem Mustanga Mach 1. To bardzo fajnie. Jak wygląda Murcielago w środku? Ciekawe. Tu mamy coś, ale to już chyba robiłem. Dobra, mniejsza. Zobaczymy, jak się driftuje z kokpitu. Tak sobie. To raczej nie jest samochód do driftowania. Tu się robi raczej power slidey.
No nie, chciałem przyjechać pod ciężarówką. Czy mi się to uda? Zajebiście. No dobra. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną dzisiaj w odcinku z Drivera San Francisco. Mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.